Dobra, tędy. Tędy idziemy chyba do sekretu. A dobra, powiedzmy, że się tym mogę jeszcze zająć. W sensie głównie dlatego, że jest tam jakiś klucz. No i to mnie tak trochę bardziej interesuje. Okej. Co miała mi, przepraszam bardzo, ta balista powiedzieć? Masz ty skurwiały kontrolerze, czemu ty się wyłączasz? Chyba w twoich snach. Enjoy your last meal. A bullet just in your head. Okej, okay, zniszcz, bo jeszcze jedna taka balista gdzieś jest do zniszczenia. Czekaj, co w sumie za to dostanę, ile cokolwiek. O kurde, w ogóle w inne miejsce poszedłem do tego klucza, bo chciałem iść do klucza, a to jest totalnie inne miejsce. Tutaj, nie, to jest ciągle w tym miejscu. 33 minuty. Dobra, na konia i lećmy dalej. Tu jest ten klucz. Okej, czy to będzie tak proste, czy... Klucz oszusta, dobra, tak się nazywa ten klucz. Masło maślane, no ale wiadomo, o co chodzi. Trzecia pchła unikająca obowiązków. O nie! O nie! O, ale zbudowałem! Dobra, ale to inny razem się pozbiera. A co tutaj? Sądzisz, że to mógł być Moloch? Niby nie jest tak silny, ale trochę tu nim cuchnie. Tylko dlaczego? Piekło to dół pełen żmij. Czy demoniczni władcy potrzebują powodów, by toczyć wojny? Pewnie nie. O, ale ktoś tu chojraczy. Zapewnią nam nieco rozrywki, zanim dotrzemy do Samaela. Lepiej, żeby miał nam coś ciekawego do powiedzenia. Inaczej rada się wkurzy. Jeśli się nie pośpieszymy, będziemy przepytywać trupa. To zaciekły atak. Mamy się śpieszyć dla niego? Jakie to irytujące. W ogóle właśnie, który mówi głosem Thresha. A nawet pasuje do niego ten aktor. Bo tego nie powiedziałem w Trójce, ale tam już poznałem tego aktora, tylko właśnie nie powiedziałem finalnie, że to jest aktor właśnie, który podkłada głos pod Thresha. Gorsze jest to, że ja wiem, że ja pod jaką postać podkłada głos, ale nie pamiętam, jak się nazywa ten aktor. Ale nawet mu wychodzi ten Threshek. I właśnie w tej grze. Znaczy w sumie w Trójce też, no tam. Tutaj. Dokładnie ten sam aktor tam był. Na zewnętrzne mury. Znów wspinaczka? Myślałeś może nad noszeniem lżejszej zbroi? O nie! O! Dawaj! No! Jezus! Nie wiara, że to się jeszcze udało. Absolutnie nie wierzę, że to mi się udało. Ale jak to się mówi, głupi ma zawsze szczęście, nie? Nawet ładnie. To i co, kolejna skrzynka z duszami? Ja. Trochę leczenia widzę, bo wypadało z nich. Ja tam jestem zadowolony. Okej, klasycznie. Czerwona beczka to musi wybuchnąć. Bum! Okej, czyli na trzecim poziomie ładowania te pchełki giną od takiego jednego strzału.
No i pieski w sumie chyba też, jak się jeszcze obije troszeczkę. Dobra, znowu straż konna, chociaż nie wiem, dlaczego miałbym chcieć tutaj konno przyjść. Kurde, i bez sensu teraz to wysadziłem, no. Może powinieneś? Klaun! No nie, kurde, to tak prawie wyszło. O! I mamy go! Uhuhu, Jaku wyjechał tak idealnie! Czy gość tak się wziął, wiecie, serio? Padzie? Serio? I to było... Właśnie bym zginął przez to, że mój pad postanowił zrobić nie w chuja. Miałeś się tak kiedyś? Oby nie. Okej, to też trochę strzałów przyjmuję. Ale też mi magazynuje mi duszę, mam już ich ponad 2500, to nie mała liczba. Na start gry oczywiście. W późniejszych jej etapach to pewnie będzie wyjątkowo mała ilość. Dobra, leczenie. Gniewu uzupełnienie. Co my tutaj? Wejdź w interakcję z drzwiami mgły, aby kontynuować. Po przejściu przez drzwi nie można zawrócić. Okej, czyli troszeczkę jak w Soulsach, kiedy się idzie do bossa. I w tym przypadku, no, na pewno będzie boss, sądząc po tej ikonce. Tylko pytanie, z czym przyjdzie nam się zmierzyć? Albo z kim? Kolejny tajemniczy obiekt. No nie, to muszą być te rdzenie. No, tak profilaktycznie wysadzimy. No, co my tu mamy? Ja, co do diabła, demon nicości. Cofnij się. Że jaki demon, przepraszam? Boże, ależ on jest... That was she said? No nie! Nie wierzę! Minimalnie poza zasięgiem dałem te klony i nie zaczęły do niego strzelać. Ale skam! Dobra, zobaczmy, czy uda mi się to... Ała! Dobra, to mi się trochę nie udało. Okej, ale ładnie go na to bijam. Ej, bo zaraz spłonę jak idiota przez własną głupotę. Dobra. Won! O! Nie damy się spowolnić tej... Ode mnie. Dobra. Coraz lepiej. Ciekawe, czy będzie egzekucja. Czy po prostu zbijemy mu HP i zdechnie? Nie, po prostu zdechł. Mam nadzieję, że nie ma ich tu więcej. Straciliśmy już dość czasu. Musimy czym prędzej dotrzeć do Samaela. Dobra. I kolejny ten obiekt. Nie, to muszą być te rdzenie. Po prostu muszą. Zebrałem już ich chyba co najmniej 4 sztuki. Czy sztuki, 4 rodzaje, bo sztuk trochę więcej. Dobra. I co? Sekrecik? Czy sekret? Te przejście takie tajemne? O, tam kolejna muleta. No ja, sorry za to ziemnięcie. Keep loading! Pięknie. Dwóch jednym strzałem. Trafionych, nie zabitych w tym przypadku. Kurde, ale wykorzystywać tak zgrabnie wszystkie rodzaje amunicji w walce, to musi być drobne wyzwanie.
Okej, okay, to kolejna ta lawa pchła. Tylko jakby zabawne jest to, że my dopiero czwarta, a jest ich 10. Chyba, że po prostu się nie rozglądałem wystarczająco i dlatego znalazłem ich tak mało. Ale w sumie to prawie połowa. Dobra, tutaj... moneta przewoźnika. Pięknie. Dobra. Na konia. I okej, okay, prosta trasa. Jeszcze klucz o 6 jest tam na końcu. To z chęcią go zgarnę. Dobra. Przygazujmy trochę. Żeby zaoszczędzić na czasie. Okej, okay, klucz o 6. W ogóle jak to... patrzcie jak to swagersko wygląda. Przywołuję cię, kunia! I zepsułem. Patrzcie, przywołuję cię konia. Cyk, 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 cyk. Zeskakujecie. On może biec nawet w tamtym kierunku. Patrzcie. No. Da się? No teraz tak to średnio wychodzi, ale on może biec nawet w powietrzu, po czym się rozpłynie. Fajne są takie widmowe rumaki, no. Tak pretensjonalne drzwi mogą prowadzić tylko do naszego Samaela. Zakradnięcie się było świetnym pomysłem. Nie zakradnięcie, a strategiczne wejście, przy okazji którego dokonaliśmy licznych zabójstw. W sumie... Może trzeba było przyjąć jego... Czy on ma krew w kielonie? Mój panie, rada! Nie słyszałeś jak... Ładna dziura. Jeźdźcy. Co sprowadza wierne sługi Rady w moje progi? Rada sądzi, że spiskujesz z Lucyferem przeciw ludzkości i równowadze. Zaprzeczysz? Jeźdźcy, takie zbrodnie są mi bardzo obce. Wasze oskarżenia mnie intrygują. Niestety, właśnie jesteśmy tak jakby oblegani. Przez Molocha? Jak mogłeś pozwolić tej miernocie zyskać nad sobą przewagę? Bez obrazy. Doskonałe pytanie. Niech no pomyślę. Mówiłem, że ten dzień nadejdzie, Samaelu. Ja, Moloch, przybyłem po twój łeb i całe królestwo. Idźcie, znajdźcie mojego wspólnika w pustce. Wrócimy do tej sprawy, kiedy wbije swój miecz w czaszkę Molocha. Może wtedy otrzymamy jakąś odpowiedź. Ej, patrzcie jak jest tego Molocha, jest chucherko. On musi swój miecz trzymać dwoma rękami, a Samael jedną i pewnie by go robił. Tylko pewnie coś się wydarzy, że nie będzie w stanie. Coś mi się tak wydaje. No i dobra, jesteśmy w pustce. Samael musiał mieć powód, by nas tu wysłać. Tylko jaki? Kolejna swagerska rzecz, jeśli chodzi o Darksiders. Czyli pojawianie się tych po prostu konstrukcji, tych przejść w pustce, tak totalnie znikąd. Co to jest? A, kamień wezwań. No to nie, dobra. To w kolejnym odcinku dopiero. Zobaczmy, coś to takiego się tu kryje. Okej, mamy dwa przejścia. Zobaczmy, czy będę? Nie, tu mam kawałek dalej. Okej, są te drzwi. No nie, dobra. Ale do tego chyba będę potrzebował tego miecza. Znaczy miecza, gwiazdy znaczy się. Czemu chciałem wydać to mieczem? Dobre pytanie. Dobra, sprawdźmy co takiego się tu kryje. Jest kolejna ta skrytka na broń, powiedzmy. O proszę! O gwieździe mowa. O miecz worpalny, serio? Tak to się nazywa w tej części?
Można naładować i rzucać wiele celów przeciwników, przełączniki na ścianach, nawet obiekty, takie jak pochodnie i wybuchacze, czyli te pewnie bombeczki. Jeśli dobrze pamiętam, tak to się nazywało. Dłuższy czas ładowania pozwala na wielokrotne uderzanie celu mieczem worpalnym. Trafienie w płomień skutkuje rozprzestrzenianiem go na następne cele. Każdy jeździec może odkrywać specjalne przedmioty przydatne podczas walk, rozwiązywania zagadek i odblokowania nowych obszarów oraz z nich korzystać. Okej, wybierz ekwipunek na krzyżaku lewo, prawo, góra. Użyj ekwipunku jako waśń pod tym. Po wciśnięcie gałki, a wojna po prostu musi trzymać trigger. Ekwipunek wojny, miecz worpalny, podstawę. Bieposaż, miecz worpalny, celowanie, rzucanie, naładowane. Okej. Czyli nic specjalnie trudnego. Okej, swagerskie lądowanie. Oto dlaczego tu jesteśmy. Wiedział, że będziemy tego potrzebować. Ach tak? Czego właściwie? Pozwól, że zademonstruję. Skończyłeś już się popisywać? Wspólnik Samaela czeka na nas. Gdzieś, w tej nieskończoności. Czyżbyś był zazdrosny? Proszę cię. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w pustce, no to podejrzewam, kim może być ten wspólnik. Okej, akurat miałem dwa klucze, które zebrałem w tym poziomie, żeby otworzyć te drzwi. Zobaczmy, esencja oszusta. Moneta przewoźnika. Drugi fragment kamienia zdrowia Banity. I trzeci, co daje nam pełny kamień Banity. I ulepszenie paska zdrowia waśni. Aż 3 monety przewoźnika, już 14 ich mam. Łącznie. Trochę dusz. I jeszcze więcej dusz. A 440 chyba na skrzynkę było. Tak mi się wydaje. Ewentualnie 240 na skrzynkę. Też mogę teraz przesadzić trochę z tą ilością. Ale tak, no od 200 do 400 z hakiem włącznie zebraliśmy tych duszyczek. Dobra, pytanie tylko, czy to już jest koniec, czy jeszcze ten poziom będzie się dalej ciągnął, no bo już mam, no bagatela, niecałe 50 minut nagrania. Teraz to już może być pewnie ponad 50 minut. Okej, dobra, jest przejście normalne. Tutaj co? Naładuj, okej. Leci. Aha, okej, naładowanie dłużej utrzymał timer. Dobra. No, tutaj to aż zbyt proste. Okej. Okej, jest zapis. Co dalej? Czy to jest żmijowa jama? Hell yeah! Żmijowa jama. Mogłem się tego spodziewać. Wiesz, co to takiego? Niestety tak. Należą do kogoś, o kim słyszałem. Pewnie tego wspólnika, o którym wspominał Samael. To wiele wyjaśnia. Możemy mu ufać? Absolutnie nie. Pod żadnym pozorem. Ale nie widzę stąd innego wyjścia. Na co czekamy? Wskakujmy! To jedyne wyjście? Możemy też po prostu czekać. Przez wieczność. Ty pierwszy. Ej, zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Bo jakby... Jesteście sobie w pustce, na przykład człowiekiem. Czy wy w pustce umrzecie z głodu? Rozumiem, że demony, anioły i cztery jeźdźcy, czyli Nefilim, w pustce raczej mogą przez tą wieczność stać, no bo oni nie muszą raczej do końca jeść. Ale czy gdyby człowieka zamknąć w pustce, na przykład na 1000 lat, to czy on by po tych, nie wiem, miesiącu, półtora, jak to się... z pogardą mówi, zdechł z głodu, czy może by jednak te 1000 lat w tej pustce przeżył. No co jest dość ciekawa koncepcja, myślę. I dobra, pierwszy rozdział ukończony, wejdź do pustki. No, chyba wejdź głębiej w pustkę, tak mi się wydaje, w tym przypadku.
Po ucieczce z oblężenia w Czarnej Twierdzy jeźdźcy mkną przez pustkę, by spotkać się z towarzyszem Samaela. No dobra. Czy będzie to Wulgrim? Gdzie my jesteśmy, co? Spodziewałem się Samaela. A tu proszę, jeźdźcy. Robi się ciekawie. A no jest, Wulgrim. Ale głos ma taki trochę jeszcze inszy niż poprzednio. Hej, ty jesteś Wulgrim, tak? Pożeracz dusz. Fajna ksywa. Właśnie. Twoja reputacja również cię wyprzedza. Czy masz dla mnie jakieś pyszne kruszyny, którymi mógłbym się pożywić? Na przykład któregoś z twoich braci. Lepiej ugryź się w język, gnido, zanim ci go urżnę. Nie interesuj się naszymi sprawami. O, nie mogę. Muszę wiedzieć, co was tu sprowadza. Samael nas przyzwał, kto wie. Może mamy mu przynieść twoją głowę? Uwaga, jeźdźcze! Odpowiednie usposobienie może sprawić, że będę na twe usługi. Jeśli najpierw ty zrobisz coś dla mnie. Rada nie negocjuje z demonami. Za lekceważenie jej trzeba słono zapłacić. Rada nie ma tu żadnej władzy. To moje królestwo, więc podlegam moim rządom. Zabicie mnie skończyłoby się dla was tragicznie, ponieważ resztę wieczności spędzilibyście zamknięci w pustce. To jak? Mogę? Ale poważnie? Wulgrim jest jedyną istotą, która jest w stanie wypuścić ich z pustki? Bo na pewno nie tworzyć jamy, bo z jedynki wiemy, że Samael też potrafi tworzyć żmijowe jamy. No, de facto w sumie jedną nas chyba wysłał do pustki. Czy po prostu nas przeniósł do pustki, ale fakt, to jest takie dobre. Jakby zabić Wulgrima, to czy cała pustka już jest wtedy nie do zgłębienia? Bo wątpię, że zostałaby zniszczona, no bo pustka to jest kraina, która istnieje sama z siebie. Wiemy to też z Trójki, ponieważ Wulgrim, jak to określił Inos, jest w jamach gościem. Trochę nieproszonym, ale jest gościem. Powiedzmy, że jest w stanie władać magią pustki i tak dalej, ale właśnie, czy on jest jedyną istotą we wszechświecie, która tak dobrze zna pustkę, że gdyby zabić go w niej, to już nie dałoby się z niej wyjść? No, to jest dobra przekmina. Czekaj, czy twórcy to kiedyś wyjaśnią. W ogóle byłoby zajebiście, jakby jeźdźcy nauczyli się tworzyć żmijowe jamy. To byłoby mega. Kto wie, może to wprowadzą w którejś części. Na przykład w ostatniej. Mój brat nie słynie z cierpliwości. Ja zresztą też nie. Do sedna, proszę. Panowie piekła toczą między sobą niekończące się spory. Pragną władzy, kontroli. Dotyczy to w szczególności Lucyfera i Samaela. No, Lucyfer chyba chce zlikwidować zagrożenie, za jakie uważa Samaela. Jesteście tu, ponieważ Lucyfer chce spróbować czegoś niespodziewanego. Wyciąga dłoń do nieprzyjaciół, proponując im coś bardzo pożądanego w zamian za współpracę. Jednym z nich jest Moloch. Ale, nic za darmo. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, musimy dobić targu. Oczywiście. Ukradziono mi pewien cenny artefakt. Poprosiłem Samaela o wsparcie, ale tak sobie myślę, że wy moglibyście go dla mnie odzyskać. Czego to więc poprosiłam? Czy ktoś to walił? Czy to tłumaczenie było robione na zasadzie kopii i wklej w Google'a? Tylko tyle nam powiesz? Przynieście mi artefakt. Co niby czyni go tak ważny? To skomplikowane. Na tym etapie prędzej bym cię zabił, niż ci pomógł. Niezależnie od woli rady.
Nikt z nas by na tym nie skorzystał. Wierzcie mi, to warte waszego zachodu. Daję słowo. Dajesz słowo? Serio? Trzeba było tak od razu. Jesteśmy do usług. Kamień był więzieniem? Co? Chyba nie mówisz poważnie. Kamień był więzieniem? What? Chyba się załączyła linia dialogowa z totalnie innego... z totalnie innej rozmowy. Widzisz, gdzie jesteśmy? Czy masz jakiś lepszy pomysł? Chyba nie bardzo. Zorganizuję wam żmijową jamę, przez którą się przeniesiecie. Tylko uważajcie, istota, która ma w posiadaniu mój artefakt, raczej nie ucieszy się na wasz widok. Nikt nigdy nie cieszy się na nasz widok. I o to chodzi. Przy okazji, to chyba was zainteresuje. Ja czasem je pozyskuję. Są wasze, oczywiście za drobną opłatą. Jak to zawsze w twoim przypadku, Wulgrimie. Przewodnik wstępny, dodatkowe przyciski, opisy... A, w sumie pokazuj, czemu by nie. O, complete w ogóle, nie ukończona, tylko complete. Nieźle. Dlaczego to jest dostępne u Wulgrima i odblokowano rdzenie istoty, widziałem. Odblokowano nową misję. To jak będzie? Handlujemy? Dobra, mogę u niego kupować klucze oszusta i fragmienie kamienia zdrowia i banity oraz zdobywcy oraz gniewu. Okej. Pociski statyczne. Strzel piorunem elektrycznym, który przeskakuje. Biorę to. Po pierwsze, właśnie bije lepiej, po drugie jest to, no sam patrzcie na to, jakie to jest zajebiste. Pocisk, który wali po prostu we wszystko w zasięgu. O. Okej. No, nie stać mnie na oba. Przez te pociski. Te grzmot. Grzmot, tak a propos tego, że w Mad Maxie to jest grzmot, nie? Hehe. Patrzcie, jak to fajnie te dusze w ogóle wyglądają dookoła niego. Przez nieaktywną postać. No, jako iż kolejny będzie odcinek koopowy, no to będzie totalnie zbędne, tak więc użycie eliksiru. Maksymalna ilość o 1 zwiększona. Czyli teraz będę miał nie 2, a 3. No dobra. I rdzenie. Do kupienia, ale raczej będę je wykupywał na... Jeszcze tylko kilka dusz. Pysznych. Na sam koniec. Kopczemy, co takiego się tutaj znajduje. Okej, tutaj coś jeszcze jest. Widzę. To jest chyba chwilowo niedostępne. Dobra. Czyli co, mamy tutaj do odblokowania... Do blokowania. Jest kolejna misja pewnie, ale to dopiero w kolejnym odcinku. Jeszcze sprawdźmy też rdzenie istoty. Nie kolekcja. Rdzenie istoty. Witaj w menu rdzenie istot. Rdzenie zabrane przeciwnikom i Wulgrimowi. Chyba zabrane przeciwnikom i kupione od Wulgrima. Można umieszczać w gniazdach, aby aktywować wyjątkowe ulepszenia do statystyk i zdolności waśni oraz wojny. Są dwa typy rdzeni. Pomniejsze, które wypadają ze słabszych przeciwników i większe. Czyli fioletowe i pomarańczowe, które wypadają z przeciwników elitarnych oraz bossów. Rdzenie istoty mają różne właściwości, ale największe premie można zdobyć pokonując istoty rzadkie i trudne. Zacząć wciśnij tu. Dobra, gniazdo kluczowe. Okej, dobra. Rdzenie należą do jednej z trzech kategorii: ataku, gniewu lub zdrowia. Za dopasowanie kategorii rdzenia istoty do kategorii wybranego gniazda otrzymasz premię zgodności, która zagwarantuje zwiększenie tej statystyki u waśni i wojny, gdy rdzeń jest aktywny. Gniazdo kluczowe oraz kilka innych należą do kategorii dzikości, więc umieszczenie tam jakiegokolwiek rdzenia gwarantuje uzyskanie premii zgodności. Dobra. Zbierając rdzenie istoty tego samego przeciwnika, możesz zgromadzić ich dużą ilość i ostatecznie zyskać nowy poziom, co odblokuje ulepszone właściwości. No dobra. Każde gniazdo ma poziom efektywności, który ogranicza ilość maksymalnych efektów rdzenia mieszczonego w gnieździe.
Dobra, i zobaczmy. Siła ataku zwiększona o 1%. Dalej, muszę to chwilę wykorzystać. Kiedy rdzenie jest aktywne, połączone gniazda są zasilane. Aktywowanie rdzeni istoty w zasilanych gniazdach będzie kontynuował łańcuch, co pozwoli znacznie poprawić statystyki i zdolności. Leci... Oj, fuj, co? Dlaczego? Dlaczego ktoś w kodzie... Dlaczego ktoś w kodzie tego jeszcze nie poprawił? Tu... Widzicie, to jest menu, podłoga, clear, slash. Tego slasha nie powinno tu być. Backslash znaczy się. Tego backslasha nie powinno tam być i przez to całe to wyświetlanie jest zjebane. Ja nie uwierzę, że nikt tego jeszcze nie zaraportował do twórców. Dobra, aby usunąć rdzeń istoty znajdujące się w gnieździe, pozwoli to przenieść rdzeń z powrotem do ekwipunku, wyczyścić gniazdo. Ale jak to po prostu godzi w oczy? Że tego nie powinno nawet, że to... Jedno, że tego nie powinno być widać w całości, ale nie powinno w ogóle być takiej czcionki tutaj. Dobra, i który to będzie? Okej, okay, pod X-em. Usunięcie powoduje odłączenie mocy połączonych węzłów, będą przepływ mocy, gdy eksperymentujesz z ułożeniem rdzeni w gniazdach. Nigdy nie stracisz zebranych rdzeni, a każdy z nich ma inne właściwości. Eksperymentuj i nieustannie wypatruj nowych typów istot. No dobra. Co my tu mamy? Dwa zdrowia, jeden gniew i jeden atak. Okej, no to zróbmy tak. Dajmy tutaj jedno zdrowie. Tutaj dajmy atak. Tutaj damy gniew. Tutaj damy bombardiera. Demon nicości. Zwiększa siłę ataku o 3,5%. Okej, okay, ale on ma co? On ma atak. Atak jest dopiero tutaj. Dobra, no mogę to tu wpakować, no ale dopóki tego... Dopóki nie znajdę jeszcze trzech rdzeni co najmniej, gdzie jak rozumiem, byle jaki rdzeń da mi premię, ale tylko rdzeń... dopasowany, w sensie do byle jakich rdzeń aktywowany zwiększa mi moc, ale chyba tylko te premie, które są widoczne na tych, o tutaj mroczny klon i tak dalej, tutaj są dopiero po dopasowaniu aktywne. Okej, okay. Aktywne w dłużej, szydzą. Ej, to jest zajebiste. To będę musiał wpakować w jakąś trójkę. Dobra. To co, ode mnie to tyle. W tym odcinku więcej już nie zrobię. Godzina 5 minut ma ten odcinek. Postaram się go tam gdzieś skrócić, chociaż nie obiecuję. Może się nie udać. No, najwyżej go po prostu podzielę na dwa odcinki. I to by... Także pamiętajcie, jeśli w pewnym momencie pożegnam się z wami, nie będę się... Skończy odcinek, ale nie będę się z wami żegnał, to znaczy, że odcinek został przeze mnie podzielony na pół. Albo po prostu podzielony w jakimś stopniu. Ode mnie póki co to tyle, żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym odcinku już z koopem, ze znaną osobistością na tym kanale. A więc cóż, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!